Witam Was ponownie na kanale Alien Adblock, tym razem z okoliczności przyrody angielskiego Surrey. Prawdopodobnie najpopularniejszą postacią pochodzącą z Surrey, z tego regionu Anglii, był Harry Potter. Harry, jak fani wiedzą, za wysoki nie był. Podobnie zresztą jak ja. I takim sprytnym zabiegiem narracyjnym płynnie przechodzę do meritum, czyli tego, o czym w dzisiejszym odcinku, a mowa będzie o niskich motocyklistach kontra wysokie motocykle. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o tym, co sądzę na temat dobierania motocykla pod swój wzrost oraz powiem, jak ja sobie radzę z tym, kiedy jest się tak niskim motocyklistą jak ja i chce się jeździć na tak wysokim motocyklu jak on. Zostańcie ze mną. Zacznę może od odpowiedzi na pytanie, które pada bardzo często pod różnymi filmami na Facebooku, na Instagramie od Was, czyli Alien, ile Ty masz tak naprawdę wzrostu? Otóż mam 1,70 m wzrostu, a mój motocykl, którym jeżdżę, czyli Suzuki DR750 Big, mój doktorek, ma kanapę na wysokości 89 cm. Co ciekawe, jest to więcej niż większość innych motocykli, bo ma tą kanapę wyżej niż obydwie Afryki Twin i stara i nowa, niż obydwie Super Tenery stara i nowa, niż nawet KTM 990 Adventure w wersji S, a także Tenere 700 czy BMW R1200 GS. I tak naprawdę do tej pory spotkałem dwa motocykle, z którymi miałem problem i kanapa znajdowała się w nich za wysoko, i był to 990 Adventure R oraz Honda Adventure Sports, Africa Twin Adventure Sports. Co więc sądzę na temat dobierania motocykla do swojego wzrostu? W internecie mamy masę pytań tego typu. Ludzie zadają pytania, mam 1,75 m, mam 1,78 m, mam 1,62 m, jaki motocykl będzie dla mnie dobry? I mamy na to oczywiście mnóstwo odpowiedzi, typu tam FZ8 będzie za wysokie, a R6 to, a to, to, tamto. I muszę przyznać, że ostracyzm internetowych znawców mnie poraża, bo ludzie wydają się zachowywać, jakby pozjadali wszystkie rozumy i mówią komuś, czym ma jeździć, a czym nie może. Wiecie, o czym mówię, nie? Jakby nikt nie jest w stanie na dobrą sprawę do końca określić tego, na jakim motocyklu ktoś się będzie czuł dobrze albo jaki motocykl zwyczajnie mu się podoba. Poza tym dla mnie całe to gadanie to tak naprawdę zwykłe brednie, bo gdybym miał słuchać tego typu komentarzy i brać je sobie do serca, to ja musiałbym jeździć jakąś Hondą Monkey, Gromem, albo nie wiem, wrócić do motorynki. Za to motocykle Adventure powinny być dostępne wyłącznie dla ludzi ze wzrostem od 1,80 m i powyżej, nie? No i co niby mieliby zrobić w salonach motocyklowych? Nie wiem, zamontować miarki w drzwiach jak dla dzieci w parkach rozrywki? Bardzo nam przykro, ale niestety nie możemy sprzedać panu tego motocykla, bo jest pan za niski. Proszę sobie wybrać coś innego. O, tam na przykład mamy dział motocykli dla dzieci. Tato, patrz! Pan dzidziuś! Uważam, że każdy powinien kupować to, co mu się podoba i to, na czym mu zależy, i nie przejmować się opiniami innych. A przykładem na to, że niscy też zajebiście ogarniają duże motocykle, niech będzie choćby Marc Marquez, który ma bodajże 1,69 m wzrostu i jest wielokrotnym mistrzem świata MotoGP, czy legendarny już Gaston Rayet, Le Petit Belge, czyli mały Belg, który upalał i stał się legendą rajdu Paryż-Dakar i między innymi ścigał się na Bigu. Można? Można. Are you alright? Poważnie? No to przejdźmy do drugiej części, czyli praktyki, jak sobie dać z tym radę. Pokażę to Wam na moim przykładzie i na przykładzie jakichś tam moich patentów, które ja już dość naturalnie robię. Zacznijmy może od tego, że to jest wysokość kanapy motocykla, 89 cm. Mój krok jest tutaj, więc jak widzicie, trochę mi brakuje. Jak na niego wsiądę, to tak jak widać, czyli samymi końcami palców dotykam z niego do ziemi. No i tutaj dochodzimy do kolejnego mitu moim zdaniem, czyli mitu pełnej stopy, pełnych obydwu stóp na ziemi, jak się przymierzamy do motocykla. Tak naprawdę uważam, że jedyny sens ma to w tym momencie, kiedy ktoś jest jeszcze bardzo niepewny na motocyklu i te dwie stopy twarde oparte o ziemię mają jakiś taki sens, bo dają poczucie bezpieczeństwa, a im bardziej jesteśmy z maszyną zaznajomieni, im pewniej się na niej czujemy, tym mniej tak naprawdę tego potrzeba i wystarczy, że gdzieś tam jesteśmy w stanie tej ziemi sięgnąć. To się przesuwa do takiej granicy wręcz absurdalnej, że w pewnym momencie już prawie nie trzeba w ogóle dotykać. Dobra, to skoro widzieliście już, jak ja z niego sięgam, to przejdźmy może po kolei do różnych
jakby tych rzeczy kłopotliwych związanych z niskim wzrostem, czyli na początek zwyczajne wsiadanie na motocykl. Zacznę od standardu, czyli motocykl nam stoi na podnóżce lub nie i przerzucamy nogę. Trzeba mieć trochę jakiegoś tam wykopu, odrobinę gimnastyki, bo szczególnie jak jedziemy załadowani z pełnym bagażem na motocyklu, to może być to dość problematyczne. Ja wtedy zwykle robię taki karate wykop, zsiadam z motocykla w ten sposób i wchodząc na niego robię po prostu tak, o jak teraz widzieliście i możecie to zobaczyć w tym ujęciu teraz. To przez to, że mam z tyłu bagaż i nie przerzucę tej nogi. Następna rzecz. Bardzo ciekawa i moja ulubiona, bo ja tak naprawdę najczęściej wsiadam na niego po drabinie. Czyli chodzę sobie po podnóżku. Motocykl stojący na kickstandzie jest bardzo stabilny i spokojnie możemy wejść na niego w taki sobie sposób. Jest on do tego stopnia stabilny, że spokojnie możecie to zrobić też z drugiej strony i nie bać się, że on się przewróci. Więc wszystko jedno z której strony, bez problemu możecie sobie na niego wejść w taki sposób. Na upartego mógłbym Wam też teraz pokazać, że można na niego wsiąść odpalając go, wrzucając jedynkę i jak na rower z rozbiegu, rozumiecie? Ale to jest bardziej bajer niż jakaś sensowna wiedza. Okej, ale kiedyś wreszcie przyjdzie nam się zatrzymać i ja zawsze mówię, że moja dupa to nie królowa i można ją od czasu do czasu ruszyć z miejsca. Więc to, co ja robię w czasie zatrzymywania się, to przesuwam się delikatnie na kanapie, tak żeby oprzeć jedną stopę dobrze, dość solidnie na ziemi. Jeśli potrzebuję zmienić bieg, tak jak na przykład teraz zostawiłem motocykl na biegu, chciałbym wrzucić neutral, robię to po prostu w drugą stronę. Cyk, przerzucam nogę, przerzucam ciężar, stoję pewnie po drugiej stronie, używam sobie dźwigni zmian biegów. Wtedy powrót. Tyle. To jest tak naprawdę cała zabawa. Czy mam dla Was jakieś tipy dotyczące samej jazdy, jak jesteśmy w ruchu? Mam. Co z podpieraniem się w czasie jazdy? Generalnie starałbym się tego nie robić, unikać, pracować balansem, sprzęgłem, gazem, dlatego że przy ciężkim motocyklu podpieranie się nie ma sensu. Jeśli jedziemy lekkim enduro, to wtedy tak, bo podeprzemy go nogą gdzieś tam i go podniesiemy, waży 120 kg. Jeśli jedziemy jakimś ciężkim adventurem, który waży prawie 250 kg, z bagażem jeszcze więcej, to chyba nikt nie chciałby wkładać pod niego swojej nogi i starać się go na siłę utrzymać w pionie, jak na przykład, nie wiem, chce się poślizgnąć na błotku. Niech leci w cholerę, za chwilę sobie go podniesiecie, a nie ryzykujcie sobie zdrowiem, prawda? Poza tym, jak chcecie się podpierać w terenie, jak Wam brakuje nóg? Chcecie kaczuszkować? Przecież to wywołuje salwy śmiechu ludzi, którzy potrafią jeździć. Jeśli już koniecznie ja się na przykład muszę gdzieś podeprzeć w jakimś terenie, staram się wykorzystać znowu ten patent z przesuwaniem tyłka i zwyczajnie zejść z niego nawet trochę i oprzeć się dobrze z jednej strony, żeby na przykład, nie wiem, go podepchnąć do przodu, albo pchnąć motocykl do tyłu, to zrobić to jedną nogą dobrze, a nie dwoma starać się jakoś tam, jak widzicie, nawet nie jestem w stanie go ruszyć końcówkami palców praktycznie, więc zdecydowanie lepiej jest tu się przesunąć na jedną nogę. Jeśli akurat mamy lepsze podparcie z prawej strony, to zrobić to w drugą stronę. Tu mamy sprzęgiełko, hamulec. Spróbować popracować silnikiem motocykla, a samemu potrzymać się po jednej stronie. No i na koniec, tak naprawdę, jedyny problem, czyli otwieranie kickstanda i jego składanie. Ja zawsze, jak gdzieś jadę, staram się tak popatrzeć, żeby miejsce, w którym mam zamiar się zatrzymać i postawić motocykl, było w miarę płaskie lub ewentualnie lekko się przechylało w lewą stronę, w stronę kickstanda, po to, że jeśli ustawicie się tak, że teren będzie opadał Wam w prawą stronę, to jeszcze pół biedy z rozkładaniem go. Jeśli ten motocykl będzie stał tak, że po prawej stronie, tutaj, gdzie teraz widzicie od przodu, brakuje nam trochę ziemi, to żeby go z niej zdjąć, to ten motocykl trzeba mocno gdzieś tam odsunąć, w prawą stronę przechylić,
i może się okazać, że zabraknie nam gruntu, no i wtedy walicie głupiego paciaka na zgaszonym motocyklu na postoju i jest jeszcze gorzej, a te wszystkie debile z internetu, którzy i tak wam już mówili, że jesteście za niscy do takiego motocykla, śmieją się i pokazują palcami i mówią, o, mówiliśmy, mieliśmy rację, nie? A tak naprawdę gówno prawda. Słuchajcie, wtopy. Wtopy zawsze się zdarzają. Zawsze może być tak, że na pełnym skręcie gdzieś tam nagle motocykl zacznie wam się składać i zabraknie nogi i go nie przytrzymacie. Zawsze gdzieś tam się pośliźnie i nie będziecie mogli postawić dwóch nóg sztywno na tym i go po prostu złapać, utrzymać jak kucykapony między nogami, nie? No ale umówmy się, nikt nie mówił, że będzie łatwo. A w ogóle, czy niscy ludzie kiedykolwiek w ogóle w życiu mieli łatwo? Słuchajcie, nie dajmy się natomiast dać ponieść fali oceniających komentarzy, bo tak naprawdę to jest nasza frajda, nasze motocykle i nasz problem i nikomu nic do tego. A satysfakcja, że jako kurdupel pojechało się ciężkim klockiem tam, gdzie wielu mówiło, że na pewno nie dasz rady, jest tym większa. To by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże przynajmniej kilkorgu z was. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować tego kanału po więcej filmów, a zadanie na dzisiaj w komentarzach piszcie, czym jeździcie i ile macie centymetrów wzrostu. A ja się z wami powoli żegnam. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.